Kinowrocławskim Magazynie Miejskim. Witam Państwa, Artur Kisielewicz. Co dziś zobaczymy w programie? Rozpoczął się rok szkolny. Rozmowa dnia. Rozpoczął się rok szkolny. Do szkół prowadzonych tylko przez miasto ruszyło prawie 4800 uczniów, którzy będą pobierać naukę w 12 inowrocławskich placówkach. My odwiedziliśmy szkołę podstawową nr 8 na osiedlu Piastowskim, gdzie kończy się warta ponad 3 miliony złotych inwestycja polegająca na termomodernizacji budynku. Rozpoczął się rok szkolny, no ale to pewnie wszystko było poprzedzone pewnymi przygotowaniami, tak? Tak, oczywiście przygotowania zaczęliśmy do nowego roku szkolnego praktycznie zaraz na następny dzień po zakończeniu zajęć w tym poprzednim roku. Związane jest to z trwającymi już od maja pracami remontowymi, taką dużą inwestycją, którą realizuje tutaj na naszym terenie miasto Inowrocław, gdzie cały budynek podlega termomodernizacji. Zakładane są panele fotowoltaiczne, wymieniona stolarka dźwiowa i okna w całym budynku, docieplane fundamenty, docieplane piwnice, wymiana całej instalacji centralnego ogrzewania. Te dwa miesiące z takim małym haczykiem to za mało na to wszystko, co tutaj się działo. No a już od połowy sierpnia te standardowe przygotowania, takie jak zawsze przed każdym rozpoczęciem roku szkolnego, ułożenie planu zajęć, ułożenie grafiku zajęć dodatkowych, rozpisanie tego, gdzie, kto, co i jak ma w tym najbliższym roku tutaj stacjonarnie robić. Czy szkoła w związku z pandemią inaczej funkcjonuje niż kiedyś? To wszystko zależy od tego, co rozumiem pod pojęciem kiedyś, bo dużo inaczej niż jeszcze przed wakacjami nie. Klasy mają swoje sale przydzielone na stałe, czyli uczą się w bańkach. Wyjątek tutaj stanowią zajęcia wychowania fizycznego i informatyki. Natomiast wszystkie pozostałe lekcje odbywają się w jednej sali. Na terenie szkoły obowiązuje poruszanie się w maseczkach, dezynfekcja, pomieszczenia są wietrzone w czasie każdej lekcji, no i będą też wietrzone w czasie dni wolne od zajęć. Ale dzieci chyba radośnie powróciły po wakacjach do szkoły. To znaczy w dużej mierze tak, natomiast maseczki zakryły trochę tę radość. Dla wielu było to pierwszy dzień w szkole od dłuższego czasu, no a dla dużej grupy to był w ogóle pierwszy dzień w szkole, bo ta grupa pierwszaków liczy 4 oddziały, także sporo tych dzieci, które rozpoczynają swoją szkolną karierę. To spokojnego roku szkolnego życzę. Nie dziękuję, żeby nie zapeszyć, ale mam nadzieję, że taki będzie. Kolejna rozmowa dnia. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest pan Marcin Ratajczak, komendant Inowrocławskiej Straży Miejskiej. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu, dzień dobry panie redaktorze. Panie komendancie, Straż Miejska w Inowrocławiu ma lat 30. Czy były już jakieś uroczystości, jakiś jubileusz? No tak jak pan redaktor wspomniał, dokładnie w tym roku obchodzimy 30-lecie swojego powstania. Dokładnie 1 marca 1991 roku z inicjatywy ówczesnego prezydenta miasta Inowrocławia, pana Macieja Głuszkowskiego, powstała Straż Miejska w Inowrocławiu. Obchodziliśmy taki mały jubileusz uroczystości w siedzibie naszej Straży Miejskiej przy ulicy Narutowicza. Zorganizowaliśmy również z tej okazji w minioną niedzielę w Parku Solankowym festyn dla mieszkańców naszego miasta. 91 rok, pan już o tym wspomniał i wtedy, ja nawet to pamiętam, to nie wyglądało różowo. To była taka jakaś nieliczna formacja. Wiele osób chyba myślało, że to nawet nie będzie długo tego, że to jakiś dziwny twór, który nie przetrwa jednak. To były te czasy, kiedy, jak wszyscy pamiętamy, byliśmy w okresie transformacji ustrojowej i każde większe miasto, a niekiedy i mniejsze, za taki punkt honoru poczytywało sobie utworzyć na swoim terenie Straż Miejską. Ta Straż Miejska, co jest ciekawe, nie nazywała się jeszcze wtedy nawet Strażą Miejską, tylko nosiła nazwy Policji Municypalnej, troszeczkę chyba może nawet na wzór włoski. Problemem w tym czasie było przede wszystkim to, że nie było szczegółowych przepisów, które by pozwalały pracować Straży Miejskiej w odniesieniu właśnie do jakichś konkretnych przepisów, które by stanowiły o tym, jak ta Straż Miejska ma funkcjonować, jakie miała prawa, uprawnienia. Tak trwało to do roku aż 1997, a więc 6 lat po powstaniu Straży Miejskiej, gdzie właśnie w roku
1997 dopiero Sejm uchwalił ustawę o strażach miejskich, czyli generalnie przez 6 lat było to troszeczkę taka praca na żywym organizmie i dopiero po 6 latach uchwalono przepisy, które już w szczególności sankcjonowały to, w jaki sposób Straż Miejska ma pracować. Tak jak pan redaktor wspomniał, no początki były trudne. Straż Miejska funkcjonowała w budynku Urzędu Miasta, w pomieszczeniach po byłym kolegium do spraw wykroczeń. Funkcjonariuszy było raptem kilku. Pierwszym komendantem był pan Józef Siej do roku 1994. Co ciekawe, jedynym pojazdem, którym wtedy dysponowała Straż Miejska, był tak zwany popularny Borewicz, czyli Polonez Karo. No i dopiero z upływem czasu doszliśmy do tego poziomu, jaki w tej chwili mamy, czyli 32 funkcjonariuszy Straży Miejskiej, 4 pojazdy służbowe, 2 skutery, kilka rowerów, które służą nam głównie w okresie letnim. W roku 2009 przenieśliśmy się do nowej siedziby przy ulicy Narutowicza 60. To jest budynek po byłej przychodni sportowo-rehabilitacyjnej. No, te warunki, w których w tej chwili pracujemy, to w pełni odpowiadają naszym potrzebom, także można powiedzieć, że jesteśmy i dobrze wyposażeni, i w godnych warunkach pracujemy. I w takim razie, w takim składzie i z takim sprzętem, czym tak najogólniej teraz w 2021 roku zajmuje się Straż Miejska? Spektrum naszych zainteresowań jest różnorakie. Nie dalej jak wczoraj nawet sprawdziłem, ile w tym roku mieliśmy zgłoszonych przez obywateli interwencji, czyli nie takich, których podejmują strażnicy jak gdyby z własnej inicjatywy, tylko powiedzmy, że to, co jest nam osobiście lub telefonicznie zgłaszane. Takich interwencji od początku tego roku podjętych przez strażników z inicjatywy mieszkańców naszego miasta było 3,5 tysiąca i w głównej mierze dotyczą one różnorodnych, nieprawidłowych zachowań kierowców, czyli nieprawidłowego parkowania. Takich zgłoszeń mieliśmy ponad 30% w ogólnej skali tych zgłoszeń, które trafiają do Straży Miejskiej, a więc co trzecia interwencja związana jest z bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Około 20% interwencji dotyczy bezdomności zwierząt, a pozostałe w głównej mierze spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych i takich drobnych spraw porządkowo-administracyjnych typu nieczynne lampy na jakichś ciągach komunikacyjnych, jakieś błędy w infrastrukturze drogowej, zapadnięte chodniki. Także to jest także to, czym zajmuje się Straż Miejska, więc nie tylko takie sprawy bezpośrednio związane z wykroczeniami, ale te sprawy też porządkowo-administracyjne na terenie miasta. Być może niektórzy nie zdają sobie z tego sprawy, ale no właśnie w godzinach wieczorowo-nocnych też między innymi jednym z zadań strażników miejskich jest reagowanie na różnego rodzaju właśnie niepalące się lampy, czyli to wszystko, co utrudnia życie naszym mieszkańcom. W waszych jakby rękach jest też, zdaje się, cały monitoring miejski. Czy ten monitoring jest skuteczny, czy obejmuje całe miasto? I no właśnie, czy on się sprawdza, czy to jest dobra broń w walce z różnymi wykroczeniami, przestępstwami? To jest bardzo dobra broń. Do roku 2018 tak zwane centrum monitoringu znajdowało się w Komendzie Powiatowej Policji w Inowrocławiu, ale w związku z remontem tejże komendy w roku 2018 właśnie zostało przeniesione do naszej siedziby, do siedziby Straży Miejskiej na ulicy Narutowicza 60. To centrum monitoringu jest obsługiwane całodobowo. Na terenie miasta znajduje się 45 kamer. One są usytuowane w tych najbardziej newralgicznych punktach, tam gdzie jest gdyby największe przemieszczanie się mieszkańców. Część kamer w tej chwili jest modernizowana, z tych kamer starszego typu przechodzimy na kamery nowsze o wyższej rozdzielczości, także w chwili obecnej działa około 30-35 kamer, ale dochodzimy do tego poziomu, że te 45 kamer będzie w najbliższym czasie czynnych już po modernizacji. Tworzymy też nowe punkty monitoringu, tak jak w tym roku zostaną utworzone prawdopodobnie na ulicy Błonie oraz na skrzyżowaniu ulicy Młyńska i Stare Miasto, także ten monitoring jest co roku modernizowany, co roku jest rozszerzany jak gdyby jego zakres. No i myślę, że w znacznym stopniu poprawia stan bezpieczeństwa na terenie miasta, bo osoby, które zajmują się obsługą monitoringu, na bieżąco reagują na te nieprawidłowości, które wychwytują na kamerach monitoringu i przekazują te uwagi zarówno naszym strażnikom, którzy są aktualnie w służbie, jak i też dla Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu. I ja pamiętam jeszcze, nie wiem, być może to nadal jest, że były takie wspólne patrole Policji i Straży Miejskiej. Pan zresztą jako były komendant policji w Inowrocławiu pewnie ma tutaj dużą wiedzę, jak to wygląda, jak wygląda w ogóle ta współpraca, bo rozumiem, że te formacje muszą się jakoś uzupełniać. Współpraca z komendą układa się bardzo dobrze, ale mi się wydaje, że też w głównej mierze wpływ na to ma to, że
obecni, czyli ja i poprzedni komendanci Straży Miejskiej, wywodzą się z policji, także mamy swoich kolegów właśnie na ulicy Toruńskiej i gro rzeczy, które po prostu załatwiamy, odbywa się na takiej zasadzie, że komendant powiatowy policji dzwoni do mnie z jakimś problemem, czy ja dzwonię do niego i po prostu odbywa się to w przeciągu 5 minut, dany problem staramy się załatwić od ręki. To, o czym pan redaktor wspomniał, tak, co roku mamy wspólne patrole z policją, mi się wydaje, że to się sprawdza w sposób idealny, bo wtedy część jak gdyby uprawnień, które ma policja, jest realizowane w trakcie tych służb, część uprawnień, które mają strażnicy miejscy, też wtedy mogą wykazać się w trakcie takiej wspólnej służby z policjantem. Staramy się w okresie letnim w głównej mierze kierować wspólne patrole policyjno-strażnicze na teren Parku Solankowego, no i praktycznie nie ma dnia, żeby taka służba nie miała miejsca. Zresztą pan prezydent miasta Inowrocławia, pan Ryszard Brejza, desygnuje środki finansowe na dodatkowe patrole policyjne i między innymi w ramach tych dodatkowych patroli policyjnych mamy wówczas też wspólne służby ze strażnikami miejskimi. Jeszcze mam takie pytanie dotyczące nowych przepisów, które jakoś chyba na dniach weszły w życie, dotyczące kierujących rowerami i hulajnogami. Tak najogólniej, co one zmieniają, co wprowadzają i czy wy jako strażnicy miejscy możecie to jakoś kontrolować i karać łamiących przepisy? Od dnia 30 sierpnia weszły nowe przepisy sankcjonujące sposób poruszania się właścicieli rowerów i hulajnóg po traktach przeznaczonych dla pieszych. Oni mogą się poruszać tymi traktami, czyli popularnie mówiąc chodnikami, w sytuacji takiej, gdzie w danym miejscu nie jest wyznaczona ścieżka rowerowa. Z tym, że obostrzenie polega na tym, że nie mogą jeździć tak zwanym popularnym slalomem pomiędzy pieszymi, tylko po prostu ich prędkość przy poruszaniu chodnikiem musi być dostosowana do prędkości pieszych, czyli najogólniej mówiąc taka prędkość dopuszczalna jeżdżących chodnikami może wynosić w granicach maksymalnie 6-8 km na godzinę. No i tak jak pan redaktor wspomniał, jest to jak gdyby dodatkowy oręż dla strażników miejskich, którzy mają uprawnienia w kierunku represjonowania takich osób, którzy nie stosują się do tych przepisów, a górna granica mandatu w tym przypadku może wynosić do 500 zł. No ale jak to określić, że ktoś jedzie na przykład trochę za szybko, szybciej niż piesi, to da się to jakoś zrobić? No mi się wydaje, że nie jest to problemem, bo sami wiemy o tym, że prędkość takiego marszu dorosłego człowieka wynosi w granicach 6 km na godzinę w sytuacji takiej, kiedy wiadomo, ktoś czasami spaceruje z prędkością niewielką, 2-3 km, ale jeżeli przejeżdża z dużą prędkością, pomiędzy nimi rowerzysta, czy też jakaś osoba na hulajnodze elektrycznej, to mi się wydaje, że jest to łatwo wychwycić i w tym przypadku nie może być wątpliwości żadna. No więc ostrzegamy już teraz rowerzystów kierujących hulajnogami, tego typu pojazdami, żeby rozsądnie poruszali się. Żeby poruszali się rozsądnie, ale by się wydaje, żebyśmy potraktowali tą naszą rozmowę jako taki element profilaktyczno-edukacyjny, a nie formę straszenia, bo ja myślę, że wszyscy są na tyle rozsądni, żeby po prostu przystosować się do tych przepisów, co nie jest trudne. Oby tak odebrali to również nasi telewidzowie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu. A moim i państwa gościem był pan Marcin Ratajczak, komendant Straży Miejskiej w Inowrocławiu. Dziękuję. Dziękuję, do widzenia. I to już wszystko na dziś w Inowrocławskim Magazynie Miejskim. Dziękuję za spotkanie. Do zobaczenia.